Wiesz co? Tak już dziwnie wyszło i okazało się, że biznes MLM wcale nie jest dla starych ludzi. Witaj w moim małym domowym biurze. Paweł, rzekłem się z tej strony. Tym razem nie powiem z którego bloga, ponieważ ten film nagrywam na dwa kanały. I jeśli teraz słuchasz mnie jako podcast, to pamiętaj, że zawsze gdzieś tam poniżej w opisie jest link do wersji wideo. Jeśli mnie oglądasz, to oczywiście widzisz mnie i słyszysz, przynajmniej mam taką nadzieję. O co chodzi z tym, że biznes MLM nie jest dla starych ludzi? Zobacz. Tutaj na ekranie widzisz taki fajny wywiad Tomka Damiana z Jackiem Dudzicem. Miałem okazję poznać obu tych panów, świetni liderzy z branży MLM. Jedni moim zdaniem z lepszych w Polsce. Naprawdę świetnie robią świetne rzeczy. I tu właśnie oni zrobili taki wywiad, nie? Tomek zrobił wywiad z Jackiem pod tytułem To nie jest biznes dla starych ludzi. Zaraz ci powiem o co chodzi z tym dla starych, zaraz się dowiesz w trakcie wywiadu. Nie będę ci dokładnie czytać wszystkiego w całości, bo nie o to chodzi. Ale jest to naprawdę świetny wywiad, gdzie Jacek powiedział kilka takich naprawdę ważnych rzeczy, z którymi ja się w 100% zgadzam, które też na przestrzeni czasu udało mi się zaobserwować. Nie? To się zaczyna, ten wywiad zaczyna się od tego, że tam Jacek z Tomkiem sobie wspominają stare czasy, nie, że się poznali 10 lat temu. Ja ten film nagrywam w momencie w roku 2020, czyli od momentu, gdy Jacek się poznał z Tomkiem, minęło 10 lat, a poznali się z tego, co pamiętam, w 2010 roku. Tutaj napisali w autobusie jadącym do Budapesztu. Tak na marginesie też miałem być w tym autobusie, ale to był taki czas, gdzie ja nie wiedziałem czego chcę i nie pojechałem tak naprawdę, ale byliśmy w tym samym wtedy biznesie. Byłem wtedy w tym samym biznesie co Jacek i Tomek i poznali się, tak jak widzisz na początku, w autobusie, nie? I byłem tam wspominając sobie Jacek z Tomkiem, że ciekawą drogę przeszli, nie? Od tego czasu dużo osiągnęli i Jacek tak mówi coś takiego, nie? To prawda, choć przyznam ci szczerze, że im dłużej się tą branżą zajmuję, tym większy problem z nią miewam. Nie? To jest ważne. I Tomek się pyta, chciałbym o tym porozmawiać, nie? Z tobą. I teraz idziemy dalej. I Jacek tak, mówi coś takiego, nie? Ale najpierw zadam ci pytanie. Dlaczego to jest ważne? Słuchaj. Dlaczego tak mało osób zarabia w MLM? Po 10 latach pewno masz jakąś dobrą odpowiedź dla mnie, nie? I Tomek odpowiada, że to jest pytanie warte milion dolarów, nie? Odpowiedzi jest więcej niż liter w alfabecie. I tu Jacek mówi, otóż to, słuchaj dokładnie, nie? Ale ja zaobserwowałem, tutaj w tym miejscu, ale ja zaserwuję ci dzisiaj jedną prawdziwą w moich oczach, nie? Tą odpowiedź, dlaczego tak mało osób zarabia w MLM, nie? Słuchaj. Taką odpowiedź, która rzeczywiście diagnozuje podstawowy problem, jaki ja widzę w naszej branży, zwłaszcza w naszym kraju. Jest to religizowanie, jeśli dobrze wymówiłem, zaraz wyjdzie, że nie umiem czytać, czyli jeśli dobrze potrafię wymówić, jest to religizowanie, czyli tak traktowanie biznesu jak religii, można powiedzieć, nie? W taki sposób sekciarski nawet, nie? Działalności w branży direct selling. I tu mamy dwa ekstrema, oba tak samo destrukcyjne, nie? To mówi Jacek. Tutaj w pierwszym ekstremum polega na to, ten ludzie do biznesu podchodzą w taki właśnie sposób religijny, nie? Wręcz taki podejściu do produktu, nie? Że produkt jest traktowany jak religia, nie? Że jest jeden właściwy produkt i tyle. Ja też to zauważyłem, nie? I teraz czytając dalej. Pierwsze ekstremum polega na religijnym wręcz podejściu do produktu, a co za tym idzie? Na ubóstwianiu firmy, z którą współpracujesz, nie? Jaka ten właśnie ów produkt na rynek wprowadziła, nie? Czyli wiesz, takie religijne podejście, nie? Do produktu, do firmy, nie? Do wszystkiego, co jest z tym związane, nie? I tak mamy na przykład, tutaj Jacek mówi, pastę do zębów, która sama w sobie jest ok, a nawet jest niezła, ale firma już nie musi być koniecznie takim dobrym wehikułem do współpracy, nie? Do budowania biznesu. Jedno drugiemu naprawdę mnie przeczy. Tu Jacek mówi dalej, ja mogę tę pastę kupować sobie, nie? Na przykład, a niekoniecznie chcieć z daną firmą współpracować, bo na przykład jej plan marketingowy jest do bani i wszyscy o tym wiedzą. Ale liderzy i przedstawiciele korporacyjni będą jednak ewangelizować swoich partnerów, nie, że żeby ich przywiązać elementami parareligijnymi, w tym miejscu jesteśmy, co mnie osobiście absolutnie się nie podoba. I mnie też, ja też właśnie zauważyłem, że jest takie podejście. Czasami, nie zawsze oczywiście, ale czasami jest takie podejście ludzi, że jedna właściwa firma, nie? Ta firma jest święta, ona jest najlepsza, te produkty, te na przykład suplementy diety są najlepsze na rynku, nie ma lepszych i koniec. Obojętnie co kto mówi, co kto udowodni, nie ma lepszych i koniec. Tak jak ludzie do tego podchodzą, nie? A na przykład może być tak, że te suplementy wcale nie są takie dobre, bo też widziałem takie przykłady firm, że ludzie się podniecają produktami, a się okazuje, że w produktach jest dużo wypełniaczy na przykład, nie?
wypełniaczy, takich pustych rzeczy, żeby wypełnić tam na przykład kapsułkę albo coś w tym stylu, to na polskim rynku. I to dalej Jacek mówi, masz jakiś praktyczny przykład, nie? Tego, co Jacek mówił, to powiedział Tomek. To mówił akurat Tomek, Damian, nie? Masz jakiś praktyczny przykład do Jacka. I Jacek odpowiada w tym miejscu. Nie namówisz mnie na wskazanie tej czy tamtej firmy, bo nie o to tutaj chodzi. Chcę raczej powiedzieć wyraźnie, że oczywiście opieranie biznesu na produkcie i na jego użytkownikach, czyli klientach, jest kluczowym i jedynym sensownym modelem biznesowym. Mówię na klientach, a nie na partnerach. I tu jest pies pogrzebany. Partner to jest przedsiębiorca, a przedsiębiorca ma wolny wybór, co, jak i gdzie wybiera do sprzedaży czy promocji. Nie? Ja osobiście kupuję produkty w dwóch firmach MLM, to mówi cały czas Jacek Dudzic, nie? Z którymi nie jestem i nigdy nie będę związany jako przedsiębiorca. A tymczasem w branży w Polsce wciska nam się kit zatytułowany jedna firma na całe życie. Co to w ogóle ma oznaczać? Czy nie brzmi to tak, to dla Ciebie ciut zbyt religijnie? Pyta Jacek Tomka. Ja też właściwie kupuję produkty w jednej firmie, z którą nie współpracuję, ale tylko i wyłącznie kupuję produkty, które mi się podobają. I nie muszę z tą firmą współpracować, ale mogę kupować sobie produkty w innych firmach. To mam takie same zdanie jak Jacek i też właśnie ja akurat kupuję w jednej firmie, kupuję w mojej własnej firmie produkty, z którą współpracuję, ale też kupuję produkty inne w innej firmie, z którą nie współpracuję. I to mi nie przeszkadza budować biznesu z moją własną firmą, nie? Z tą firmą, z którą buduję. To w ogóle nie zaprzecza sobie nic z tych rzeczy, nie? Nie przeszkadza mi to budowanie biznesu z inną firmą, kupowanie produktów innej firmy, tak powiem, nie? I to jest naprawdę... Ludzie właśnie tak podchodzą też dziwnie, tak jak Jacek mówię, taki w sposób religijny, nie? Że jedna firma na całe życie. Jeśli chodzi o tą jedną firmę na całe życie, to mi akurat się marzyło to, żeby zbudować biznes właśnie z jedną firmą, żeby jej nie zmieniać. Ale to nie chodzi o to, że nie mogę kupować produktów w innej firmie też, której na przykład moja firma nie ma. Moja firma może nie mieć na przykład produktu A ma go jakaś tam inna firma, to sobie mogę kupić ten produkt w innej firmie, nie? A te właśnie firmy, niektóre firmy właśnie pochodzą w taki sposób do budowania biznesu, że jeśli się dowiedzą, że ty kupujesz produkty w innej firmie, że jesteś zarejestrowany w innej firmie i kupujesz produkty w innej firmie też, ale nie budujesz z nim biznesu, tylko kupujesz te produkty, jak mówił tutaj Jacek, to mogą ci zablokować konto. Czyli ta firma, z którą ty współpracujesz, z którą budujesz biznes, oni mogą ci twoje członkostwo zawiesić, mogą cię nawet wyrzucić z tej firmy, tylko dlatego, że ty jesteś zarejestrowany w innej firmie i kupujesz produkty tej innej firmy. Nie budujesz biznesu z tą drugą firmą, ale jesteś w niej zarejestrowany i kupujesz tam produkty. To ta firma jedna, są takie firmy, które za to mogą Cię wywalić po prostu. Tylko dlatego, że kupujesz produkty w innej firmie. Są też firmy, które właściciele tak widzą, że Ty na przykład jesteś, nie wiem, na zdjęciu w jakimś liderem z innej firmy, to też od razu blokują Ci konto i musisz to wyjaśniać. To jest niestety ogromny błąd, czego ja w ogóle nie rozumiem i to jest naprawdę popieprzone, że tak powiem, nie? Takie podejście moim zdaniem do biznesu. To jest podejście religijne, które niszczy tą branżę, psuje tą branżę moim zdaniem w Polsce, nie? Że zawieszają Ci konto za to, że kupujesz produkty w innej firmie, z którą nad nie współpracujesz, a tylko jesteś klientem. Mogą Cię wywalić z biznesu, bo jesteś klientem w innej firmie sieciowej, w innej firmie MLM. Oczywiście nie wszyscy tak robią, ale są firmy, które mają takie debilne podejście, nie? Są właściciele, które mają takie debilne, religijne podejście, nie? Ze wszystkiego czasami robią religię, nie? To jest naprawdę głupie, bezsensowne i debilne podejście moim zdaniem. I teraz dalej. Tomek Damian pisze, trochę brzmi, nie? To religijnie, nie? Potwierdza. I Jacek mówi dalej. No właśnie, więc po co ryć ludziom mózgi, nie? Po co ryć ludziom mózgi tego typu sekciarskimi szkoleniami? To jest bez sensu moim zdaniem. Jeśli produkt mi się podoba, to niech z niego dowoli korzystają. Jeśli produkt im się podoba, to niech z niego dowoli korzystają. A jak im się biznes podoba, zróbmy wszystko, aby im się opłacało wybrać właśnie naszą firmę. To jest ważne. Biznes to biznes, a nie kult. Biznes to biznes, a nie kult. To jest naprawdę ważne. A rezultat tego jest taki, że obroty w firmie w 95% wykonują tylko partnerzy. Firma narzuca wysokie progi utrzymania aktywności, więc oni kupują, bo muszą, bo wyrocznie im każe. To też właśnie jest takie bezsensowne. Czasami w niektórych firmach jest tak, że tu musisz sobie, nie wiem, kupować tony produktów i masz później garaż zawalony produktami i nie jesteś w stanie tego zużyć. A w biznesie MLM właśnie nie chodzi o to, aby sprzedawać, tylko aby robić obrót we własnym sklepie, a do tego jeszcze wrócimy. I tu Tomek mówi dalej. Powiem Ci, że ostro teraz pojechałeś, nie? Mówi Tomek Damian do Jacka. I tu Jacek odpowiada. Ale to jeszcze nie koniec. Żeby ktoś zaczął kupować u nas produkty, musi mieć gotowość zmiany swoich przyzwyczajeń. To jest ważne, co teraz Jacek mówi, nie? Jeśli ktoś ma kupować u nas produkty, musi kilka rzeczy w swoim życiu zmienić. Ale to nie jest jakaś drastyczna zmiana. Słuchaj dalej. Musi zmianę swoich przyzwyczajeń, nawyków i preferencji, nie?
MLM nie jest branżą dla ludzi, to jest ważne, to mówi Jacek, którzy na taką zmianę nie są gotowi. Jeśli dystrybutor sam nie ma gotowości zmienić sklepu i przestawić się na inne produkty, to będzie tylko nagabywaczem, tak zwanym, przejezdnym, można powiedzieć, tym, jak to się mówi, komiwojażerem, czegoś tak, nie? I ta branża nie jest dla niego i to jest ważne. I wtedy, jeśli myślisz w ten sposób, nie chcesz kupować produktów w własnym sklepie, który dostajesz od firmy MLM, nie chcesz tego robić, oczekujesz, że inni będą to robić, to nie jest dla Ciebie. To nie jest biznes, to nie jest cała branża dla Ciebie. Koniec, kropka. Brak takiego otwarcia na zmianę i na nowe, a uparte trwanie przy starym, to zabija biznes w MLM na samym starcie już. W mojej pierwszej firmie, mówi Jacek, uczono mnie tego od dnia pierwszego. Najpierw sam bądź klientem we własnym sklepie, sam bądź klientem lojalnym, zadowolonym i przekonanym. Czyli musisz, w biznesie MLM chodzi o to, aby robić zakupy we własnym sklepie, w tym sklepie, który dostajesz od firmy. Wtedy robisz obrót i dzięki temu, że robisz obrót, są pieniądze na prowizję, na wypłaty, nie? Po prostu robisz zakupy w swoim własnym sklepie, który dostajesz od swojej firmy. Ale to oczywiście też Ci nie przeszkadza, żeby sobie, nie wiem, żeby być na przykład klientem w innej firmie, gdzie mają jakieś inne produkty. To Ci w tym nic nie koliduje, nie? Ale pamiętaj, jeśli budujesz biznes MLM, musisz być gotowy na to, aby robić obrót we własnym sklepie i pokazywać innym, jak robić to samo. W biznesie MLM nie chodzi o sprzedaż. Tu nie chodzi o sprzedawanie. Chodzi o to właśnie w dużym skrócie, aby robić obrót we własnym sklepie i pokazywać innym, aby robili to samo. Wtedy jest obrót i są prowizje. I tu Jacek mówi dalej. Jeśli sam nie jesteś gotowy robić rzeczy nowych i korzystnych i korzystać z nowych produktów, to w pewnym sensie jesteś zaczaśnięty w starym świecie dotychczasowych nawyków i totalnego przywiązania do tego, co było i minęło, można powiedzieć. W tym sensie jesteś stary. Widzisz, tu właśnie jest to wyjaśnienie, że biznes nie jest dla starych ludzi. To nie chodzi o stricte wiek, nie? Słuchaj dalej. W tym sensie jesteś stary, ale w biznesie chciałbyś mieć samych młodych. To jest cudzysłowie, nie? Wszystko. Młodych i stary jest cudzysłowie, nie? Tu widzisz. Młodych, otwartych na zmiany i wyzwania. Czyż to nie jest paradoks przegranego? Nie? MLM to nie jest biznes dla starych ludzi. I tu Tomek mówi, dla starych, nie w sensie oczywiście wieku, nie? Czyli starych, tych starych przyzwyczajeń. To Jacek potwierdza. Oczywiście, że nie starych, nie? Jeśli chodzi o wiek, bo wiek tu nie ma nic do znaczenia tak naprawdę, nic do rzeczy. Jacek tutaj potwierdza, że zna ludzi po 70, którzy wymiatają w ciekawych projektach. Ale też zna ludzi, którzy mają 20-30 lat, którzy nie są w stanie przełamać właśnie tego dotychczasowego sposobu myślenia i branża sprzedaży bezpośredniej na zawsze pozostaje dla nich zupełnie niezrozumiała. Przecież w Biedronce jest taniej, nie? Tak te osoby często twierdzą, nie? Że w Biedronce jest taniej i wygodniej i są tam witaminki po 3 zł. Tylko pytanie, co masz w tych witaminkach po 3 zł, jaki mają skład, nie? To też warto sprawdzić. Dlatego właśnie, Jacek się z tego śmieje, nie? To jest śmiech w nawiasie. Ale chcą te osoby zarabiać pasywne dochody. Czyli nie chcesz robić zakupów w własnym sklepie, nie chcesz robić obrotu, ale oczekujesz od innych, że oni to będą robić, a ty tego nie chcesz robić, ale oczekujesz, że inni będą to robić, nie? To właśnie to jest taki dziwny paradoks. Pamiętaj, że jeśli budujesz biznes MLM, to osoby, które masz w swojej strukturze, zrobią to samo co ty, albo trochę mniej. Tak często się właśnie zdarza, nie? Że osoby z tego zespołu, z twojej struktury, zrobią często to samo co ty, albo jeszcze mniej niż ty. Czyli musisz być wzorem. Co to jest takiego, właśnie tego nie potrafię zrozumieć, nie? Co jest w tym takiego dziwnego, strasznego, trudnego, aby robić obrót we własnym sklepie? Tym, który dostajesz od swojej firmy, nie? Robisz obrót we własnym sklepie, dzięki temu są prowizje, są pieniądze na prowizję, i pokazujesz innym osobom, jak mają robić to samo. Czyli jak mają robić obrót we własnym sklepie. Cały sekret, nie? Czy to jest takie trudne? Ja tak właśnie nie potrafię zrozumieć, nie? Są osoby właśnie, często widać, jest osoby, które wchodzą do biznesu, ale one nie chcą robić obrotu, nie czają tego, żeby robić ten obrót, nie rozumieją tego, ale chcą, żeby inne osoby to robiły. To są właśnie te stare osoby, zapięte w tym takim starym, dziwnym systemie, takim starych przekonaniach, nie? Że ciężko im wymienić sklep. Nie 100% wymienić sklep, nie? Tylko często im ciężko jest im właśnie wymienić ten sklep, częściowo nawet, i robić ten obrót, nie? Ale chcą, żeby inni to robili. To jest właśnie dziwne, moim zdaniem, nie? I właśnie Tomek potwierdza, że tu właśnie o tych starych ludziach, nie? Że nie chodzi o to, że stary wiekiem, ale jest zamknięty w tych takich starych przekonaniach, nie? I tu Tomek mówi dalej. Nie wiem, czy chcę słuchać o drugim ekstremum, bo to było dopiero pierwsze. I tu Jacek odpowiada. Chcesz, bo właśnie do tego doszliśmy, nie? I mówi. Zero przedsiębiorczości. To jest też cholernie ważne. Samo zarabianie, nie? Czyli zero przedsiębiorczości, samo zarabianie. Szybko, dużo, najlepiej bez wysiłku, bez zdolności jakichkolwiek, nie? Bez inwestycji, bez robienia zakupów, bez niczego, nie? I to właśnie wtedy bez sensu. A też do tego
Jacek mówi dalej, a do tego hype, na jakim budowane są akcje promocyjne, na przykład na Facebooku, czy na Facebooku, nie? Przyprawiają mnie czasem o mdłości, to mówi Jacek. Też to właśnie często widzę. I dalej mówi Jacek, nie? Tutaj. Na zdjęciu na przykład, jeśli chodzi o takie promocje, na bazie emocji, hype'owe promocje, takie szybkie, wszystko szybko, pięknie, bez wysiłku, nie? To właśnie to wygląda na zewnątrz, nie? Dla innych osób. To Jacek daje przykład. Na zdjęciu na przykład jest jakaś tam ładna i dobrze ubrana blondynka, nie? Siedzi za kierownicą jakiegoś niewielkiego Mercedesa na przykład, albo BMW, czy tam Mercedesa, nie ma znaczenia, lub innego wypasionego auta, a podpis, nie? Na tym zdjęciu jest wtedy taki. W ciągu miesiąca wypracowałam auto. Napisz na priv, to powiem ci jak. Jak ty możesz zrobić to samo, nie? Czyli jest blondynka, jakaś tam blondynka w jakimś fajnym zdjęciu, z fajnym samochodem i pisze pod zdjęciem, że w ciągu miesiąca ona sobie ten samochód wypracowała. To tak na zewnątrz wygląda, że to wszystko szybko, pięknie, nie? I napisz do mnie, ci powiem jak. I zobacz dalej, Jacek mówi. Czy rozumiesz, jaki to przekaz wysyła właśnie? Tutaj Jacek zadaje pytanie Tomkowi, nie? To jest właśnie ten taki przekaz, że jest wszystko szybko, prosto, łatwiej, bez wysiłku, bez niczego. Nie? Totalnie wypaczone, bo nikt nie dotarł do tego, że blondynka ma na przykład, nie? Wrodzone talenty menedżerskie. To mówi Jacek dalej, nie? Ma, jak to się mówi, gadane, skończyła wyższe studia z zakresu marketingu, a 2/3 biznesu dostała od sponsora. Tego nikt ci nie powie, nie? Oficjalnie. Albo ona jest jakąś tam wielką liderką i poszła do nowego biznesu i zabrała ze sobą połowę struktury ze starego. I wtedy sobie mogła zrobić ten w miesiącu ten awans, nie? I 95% ludzi nigdy takich efektów w miesiącu nie powtórzy. Nie ma mowy. To jest ważne, nie? Ona twierdzi, że powie ci jak, ale tak naprawdę 95% osób nie jest w stanie tego powtórzyć. Bo ta blondynka często albo dostała większość biznesu od swojego sponsora, 2/3, jak to Jacek mówił, albo ma w zespole jakiegoś wielkiego lidera, który też dał jej 2/3 biznesu i ona wtedy awans zrobiła, albo też ona jest jakimś wielkim liderem i wzięła ze starej firmy, przeszła do nowej firmy i ze starej firmy wzięła połowę struktury. Tego za bardzo nikt nie mówi, nie? I tu dalej. Tu mówi Jacek dalej, to się też z nim zgadza tutaj. Ja bym chciał zobaczyć 58-letnią gospodynię domową, która zaczęła MLM, żeby sobie na przykład dorobić do niskich zarobków, a która po 6 latach osiągnęła 5000 zł pasywnie miesięcznych dochodów. Mnie to by bardziej przekonywało, mnie też szczerze mówiąc, to bardziej przekonało, właśnie mi się marzy zawsze to, aby mieć kilkanaście osób, których od zera doprowadza na przykład do minimum 5000 zł miesięcznie zarobku, nie? Od zera. Kompletnych laików, niedoświadczonych. Właśnie to jest też taki mój cel, aby wziąć na przykład 100 osób i od zera doprowadzić ich do zarobków 5000 zł miesięcznie. Kompletnych laików, którzy wcześniej na przykład nie mieli z tym styczności. Mamy na to fajne metody działania. Link masz poniżej, jeśli cię to interesuje, nie? I teraz idziemy dalej. Tutaj teraz Tomek mówi. No wiesz, ale dzisiaj bardzo ważny jest wizerunek. Stąd ludzie chcą pokazać sukces właśnie, nie? Wizerunek i chcą pokazać sukces. I Jacek odpowiada. O jakim sukcesie, Tomek, mówisz? O jednomiesięcznym szczale. Właśnie, to też jest coś takiego, że to nie jest trwały sukces. Takie budowanie tego biznesu na hajpie, też to nieraz zrobiłem i to doświadczyłem, to często jest coś takiego właśnie, że szybki start i taki sam spadek jest. Kiedyś nawet był taki czytałem wywiad gościa ze Stanów Zjednoczonych, który w miesiącu pozyskał do swojego biznesu ponad 1000 osób, ale po 3 miesiącach tych osób już nie było, bo nikt nie był w stanie tego powtórzyć. To był taki jednorazowy szczał właśnie, nie? Właśnie o tym Jacek to mówi, nie? I tu Jacek mówi dalej. My naprawdę musimy odczarować biznes MLM i uczynić go normalnym. Musimy doprowadzić do sytuacji, gdy ludzie zaczną go postrzegać jako zdalnie prowadzoną z domu prywatną przedsiębiorczość opartą na nauce, doskonaleniu osobistych zdolności i kwalifikacji oraz wytrwałym dążeniu do postawionych sobie celów i tyle, nie? Celów, które ty sobie stawiasz. Też jest ważne to, że w biznesie MLM wcale nie musi być jakimś tam wielkim ekspertem, nie musi wiedzieć wszystkiego, nie musi się uczyć po kilkanaście lat, aby zacząć działać, nie? Możesz działać tu i teraz, jeśli masz na to odpowiednie metody działania. Jeśli coś takiego cię interesuje, poniżej masz link i tam te metody wszystkie poznać, nie? I teraz dalej mówi Tomek. Aż mi się gorąco zrobiło, tak mi się podoba to, co teraz powiedziałeś. I Jacek mówi dalej. Tutaj, nie? Wiadomo, MLM to fach, jak każdy inny, może nawet bardziej wymagający. Trzeba zakasać rękawy, jak wszędzie, i zabrać się solidnie do ciężkiej i wymagającej pracy, aby po kilku latach dojść do naprawdę dobrych i długotrwałych efektów. Pozwól mi jeszcze na jedną dodatkową diagnozę i tym razem będzie mocno kontrowersyjna. I też chodzi o to, co mówił Jacek. W MLM-ie, MLM to jest biznes jak każdy inny, gdzie trzeba po prostu działać. Ale tak jak mówiłem, nie musisz być ekspertem, ale działać musisz konkretnymi metodami i działać systematycznie.
i wtedy naprawdę możesz dojść do dosyć fajnych efektów, jeśli będziesz działać systematycznie, według sprawdzonych metod, nie będąc ekspertem, ale też stopniowo się doskonaląc, nie? To mówi Jacek dalej. Teraz Tomek to mówi. To może być jeszcze bardziej kontrowersyjne, zadaje takie pytanie Jackowi, to Jacek odpowiada. Firmy, które mają jeden produkt lub kilka produktów, ale zbudowanych wokół tej samej formuły lub tego samego składnika, nie mają żadnej racji bytu na rynku w perspektywie 5-10 lat. Nie polecam podejmować z taką firmą współpracy, które mają jeden, dwa produkty, nie? Teraz dalej idziemy. Tomek mówi, szlak, poczekaj, muszę sam policzyć, ile ma produktów, nie? Pewnie. Jacek odpowiada, wiesz, o co mi chodzi, Tomek. Popatrz na rynek usługowy w Polsce. Wchodzisz dzisiaj do salonu przeciętnej w sieci telefonii komórkowej, a możesz tam kupić też telewizor, nie? Dostęp do internetu i wiele innych rzeczy. Trendem wiodącym jest właśnie teraz konsolidacja różnych usług. I tu Tomek mówi dalej, na przykład, a biura turystyczne, jak to u nich wygląda? No to właśnie Jacek odpowiada, też nie będziemy teraz wszystkiego czytać, nie do końca, bo się film robi długi. I tu Jacek odpowiada, że właśnie biura turystyczne nie oferują tylko jednej wycieczki, na przykład na Majorkę, jak to Jacek mówi, ale kilkanaście różnych wycieczek, jakieś tam usługi fajne, na przykład podróże poślubne mają w swojej ofercie, cały świat, jakieś wakacje statkami, rejsami statkiem po jakichś tam morzach, oceanach, nie na wakacje, jakieś na lato, na zimę, mają różne inne możliwości. I tak samo możesz sobie kupić od razu lot, przelot, możesz sobie kupić, nie, w jednym miejscu, ubezpieczyć auto, wynająć i tak dalej, nie? I teraz mówi dalej Tomek, jaki z tego wniosek? To Jacek mówi, oczywisty. Dla przedsiębiorcy, ja też Ci powiem, że ja też byłem właśnie w takich biznesach kiedyś, które miały na przykład jeden, dwa produkty i naprawdę to jest bardzo ciężkie, to już Jacek zaraz to powtórzył, nie? Też Jacek mówi, że dla przedsiębiorcy najlepiej jest, jeśli w ofercie ma bogaty katalog produktów albo usług, bo wtedy jeden klient kupi więcej, a łatwość pozyskania klienta jest dużo większa niż w przypadku na przykład właśnie takiej firmy, która ma jeden, dwa produkty, nie? Bo właśnie też Jacek i Tomek też byli, my nawet byliśmy w tej samej firmie, która miała tam jeden, dwa produkty, bardzo podobne do siebie i to jest naprawdę ciężko taki biznes budować, nie? To właśnie Jacek z Tomkiem to potwierdzili. To jeszcze i Tomek dodaje, słyszałem, że wróciłeś, do Jacka mówi, nie? Tomek, słyszałem, że wróciłeś aktywnie do branży po okresie dwuletniej przerwy, nie? I tu Jacek odpowiada, i tutaj dopiero jest pytanie za milion dolarów, nie? Ale poważnie mówiąc, jeśli złożysz to wszystko, co tutaj mówiłem, w jedną całość, to możesz zobaczyć ciekawy model biznesowy, jaki ja osobiście preferuję, nie? Budowanie mojego biznesu opieram na klientach, a także szerokiej ofercie i wysokiej kulturze biznesowo-organizacyjnej. Późną wiosną 2020 roku rzeczywiście poczułem, że na rynku są naprawdę ogromne możliwości i postanowiłem z nich skorzystać. Pandemia, a la pandemia, którą mamy teraz, naprawdę wiele zmieniła i wyostrzyła. Błogosławieni, którzy potrafią to dostrzec i wyciągnąć własne z tego wnioski, nie? Czyli tak naprawdę to właśnie ta pandemia teraz, ta a la pandemia, w którą ja osobiście nie wierzę, ale ona niestety tam świruje na jej temat, ona też sprawiła, że biznes MLM staje się coraz bardziej popularny. W ogóle zarabianie w internecie, biznes online, biznes w domu staje się coraz bardziej popularny. Ludzie są zamykani w domach, nie mogą iść do pracy, niektóre branże się zamykają, wszyscy właśnie idą w kierunku internetu. A prawda jest taka, że biznes MLM może właśnie w świetny sposób budować, siedząc wygodnie w domu i wykonując proste czynności, nie będąc ekspertem. Wystarczy Ci naprawdę telefon, komórka, laptop na przykład i dostęp do internetu i Facebook. I może świetny sposób budować swój biznes w domu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, masz link poniżej. Teraz tak ogólnie podsumowując, ja się właśnie zgadzam z tym, co mówi tutaj Jacek z Tomkiem, że takie podejście religijne do biznesu MLM niszczy tą branżę i ją psuje. Kiedyś były też takie grupy właśnie, jeszcze za czasów, gdzie nie było internetu, że oni pochodzili od domu do domu, pukali Ci do drzwi, jak Ty im zamknęłeś drzwi, to oni byli w stanie Ci postawić nogę między drzwi, postawić, że nie mogłeś ich wywalić nawet, nie? I oni właśnie psuli branżę. Później takie podejście właśnie religijne, że jak widzą Ciebie na przykład na zdjęciu, właściciel firmy, z którą współpracujesz, widzicie na zdjęciu z innym liderem, to już Cię wzywa do siebie, bo Cię blokuje konto, bo Ty tam byłeś gdzieś z innym liderem na jakimś szkoleniu. I Ci mogą za to zablokować konto w tej firmie, z którą współpracujesz. Albo działasz z firmą A, ale przy okazji sobie kupujesz produkty w firmie B i za to też mogą Ci zablokować Twoje konto w tej firmie, mogą Cię wywalić za to. To jest takie durne, głupie podejście, którego ja nie rozumiem, takie podejście religijne. Jedna firma, jeden produkt najlepiej, nie? W ogóle nie możesz spojrzeć na inną firmę, nie możesz iść na szkolenie, nawet nie możesz gadać czasami z liderem tej drugiej firmy, bo to się tam komuś nie podoba. To jest głupie podejście, które psuje tą branżę. Takie podejście religijne jest debilne, po prostu, moim zdaniem. Ktoś, kto to robi, po prostu nie rozumie tej branży, nie wie, o co w tym chodzi. Ja tak samo współpracuję z moją firmą, ale tak i tak przy okazji sobie kupuję produkty w innej firmie, z którą nie współpracuję, jestem tylko klientem w tej drugiej firmie. I właściciele tej firmy, z którą ja współpracuję, nie mają żadnego problemu z tym, bo to nie ma nic z tym złego. Mogę kupować, co ludzie chcą. Tak samo by Cię wyrzucili z Biedronki, bo Ty kupujesz produkty, nie wiem,
bo sobie na olenie kogoś batonika nie unik, choć wyrzucą z Biedronki ochrona, nie? Debilne podejście po prostu. Okej, to na tyle. Mówię, takie podejście religijne jest chore, moim zdaniem, to się zgadzam z Jackiem i z Tomkiem. Fajny wywiad dosyć. Miałem okazję poznać Jacka i Tomka, świetni liderzy, moim zdaniem, jedni z lepszych w Polsce. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jak budować ten biznes właśnie w taki zdrowy sposób, normalny, niereligijny, z takim durnym podejściem religijnym, głupim i jak mieć takie fajne właśnie metody działania, gdzie możesz pracować z domu, nawet 100% możesz działać w domu i nie musisz być ekspertem. Mamy takie świetne metody właśnie, między innymi metoda DOM, o której też mówiłem nieraz, która z kompletnego laika potrafi zrobić osobę, która naprawdę wprowadza nawet po 3 osoby dziennie do biznesu. Nie mówię, że codziennie po 3 osoby, ale też mamy taki przykład ostatnio właśnie jeden z naszych liderów, który tak naprawdę za wiele nie zrobił w biznesie, a dzięki temu, że działa metodą DOM, już był w stanie pozyskać w ciągu jednego dnia na przykład 3 opłacone osoby, 3 płatne rejestracje swojej firmy. Nie same puste rejestracje, ale 3 osoby, które już kupiły jakiś produkt, nie? Które się zarejestrowały, kupiły produkt i zaczęły działać. Właśnie dzięki metodzie DOM. I on nie jest jakimś wielkim ekspertem, świetnym jest gościem, ma świetne jakby to powiedzieć, zadatki na lidera, ale nie ma wielkiej marki w internecie, nie jest rozpoznawalny. Ale mówię, te metody, które mamy, potrafią z osoby, która nie ma marki, nie jest ekspertem, naprawdę stworzyć lidera, który buduje ten biznes w sposób naprawdę systematyczny, w sposób, jakby to powiedzieć, skuteczny. Nie? Tylko musisz działać, tak tutaj Jacek mówił, to jest biznes. Musisz działać, zakasać rękawy i po prostu działać. Systematycznie, codziennie, krok po kroku. Ale nie musisz być ekspertem wielkim, nie musisz mieć wielkiej marki i tak dalej. Po prostu musisz działać. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, jak to się robi, chcesz zobaczyć na system marketingowy, metody działania, jeśli chcesz zobaczyć jeden z najlepszych biznesów, moim zdaniem, sieciowych w internecie, który bije na głowę wszystkich tak naprawdę, to kliknij sobie w link poniżej, tam się zarejestrujesz w naszym systemie i będziesz mieć pierwsze kroki, tam sobie dokładnie zobaczysz, jak my działamy, jak powinien wyglądać dokładnie biznes w internecie, z czego powinien się składać i poznasz też jeden z najlepszych biznesów sieciowych w internecie, jak nie najlepszy na dzień dzisiejszy, a na pewno najlepszy w Polsce. Okej, to na tyle. Kliknij sobie w link poniżej i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!